profil terrorysty z Sydney. Mężczyzna stojący za pojmaniem i przetrzymywaniem zakładników w Sydney to Irańczyk Man Haron Moniz. Został zabity podczas akcji policji. Oprócz niego zginęły jeszcze 2 osoby i 4 zostały ranne. Moniz ma bogatą przeszłość kryminalną. Jego były prawnik opisuje go jako fanatyka ideologicznego, który mógł czuć, jakby nie miał nic do stracenia. W zeszłym roku wysłał obraźliwe listy do rodzin australijskich żołnierzy zabitych w Afganistanie. W tym czasie był na przepustce po 2 innych zatrzymaniach. W listopadzie 2013 roku Moniz i jego dziewczyna Amira Drody zostali skazani w powiązaniu z brutalnym morderstwem jego byłej żony Nolin Hyson-Pal. Według raportów Moniz i jego była żona toczyli 2-letnią walkę o prawa do opieki nad ich dziećmi. Pal została dźgnięta nożem 18 razy i podpalona w jej mieszkaniu w zachodnim Sydney. Zabójcą była dziewczyna Monisa. Wcześniej w tym roku Moniz był oskarżony o 40 przypadków molestowania od 2002 roku. Mężczyzna umieszczał ogłoszenia w gazetach o konsultacjach duchownych, po czym starał się molestować kobiety zgłaszające się do niego po pomoc. Moniz stwierdził, że ma powiązania z ISIS, jednak podczas ataku w poniedziałkową noc działał sam.